Rozdział dwudziesty drugi. Zbliżały się wytęsknione wakacje. Nauczyciel zawsze surowy, stał się jeszcze surowszy i bardziej wymagający niż zwykle. Chciał, aby szkoła dobrze wypadła w wielkim dniu egzaminów. Kij i rózga rzadko teraz próżnowały, zwłaszcza w młodszych klasach. Omijały tylko dryblasów pod wąsem i nastoletnie pannice. Pan Dobins tłukł dziatwę z rozmachem, bo chociaż ukrywał pod peruką czaszkę łysą jak kolano, był jednak mężczyzną w sile wieku i energii mu nie brakowało. W miarę zbliżania się tego wielkiego dnia coraz jawniej wychodziły na wierzch tyrańskie zapędy nauczyciela. Najwyraźniej znajdował jakąś okrutną rozkosz w karaniu za najniewinniejsze wykroczenia. Skutek był taki, że chłopcom dnie schodziły wśród łez, męki i przerażenia, a noce wśród obmyślania straszliwej zemsty. Nie pomijali żadnej okazji, żeby spłatać nauczycielowi jakiegoś złośliwego psikusa, ale on zawsze był górą. Każda próba pomszczenia swoich krzywd kończyła się takim krwiożerczym odwetem, że uciekali z placu boju srodze poturbowani. Wreszcie uknuli spisek i wymyślili plan, który obiecywał ostateczne zwycięstwo. Zwerbowali syna miejscowego lakiernika, powiedzieli mu o co chodzi i poprosili go o pomoc. Chłopcu bardzo przypadł ich pomysł do gustu, gdyż miał swoje własne porachunki z panem Dobinsem, który stołował się u jego rodziców i dał mu się nieźle we znaki. Żona nauczyciela wybierała się na wieś w odwiedziny, więc żadna przeszkoda nie stała na drodze realizacji tych planów. Nauczyciel przygotowywał się zawsze do uroczystych występów w ten sposób, że przedtem pijał solidnie dla dodania sobie odwagi. Syn lakiernika obiecał, że kiedy w przeddzień egzaminów pan Dobins znajdzie się we właściwym stanie upojenia, to wtedy on zrobi to, co ma zrobić, a potem obudzi go w ostatniej chwili i wyekspediuje do szkoły. Nadszedł wreszcie oczekiwany dzień. O godzinie ósmej wieczorem szkoła była uroczyście oświetlona i przystrojona wieńcem z liści i kwiatów. Nauczyciel siedział w swym fotelu niczym na tronie, za nim stała tablica. Z twarzy jego biła błogość i łaskawość. Trzy rzędy ławek po obu stronach podium oraz sześć pierwszych rzędów naprzeciwko zajęli goście honorowi oraz rodzice dzieci. Po lewej stronie nauczyciela, za ławkami publiczności, ustawiono dużą estradę, na której siedziały dzieci, mające wziąć udział w popisowym egzaminie. Rzędy wypucowanych, wystrojonych i okropnie z tego niezadowolonych chłopczyków, rzędy dryblasów o głupawym wyglądzie oraz rzędy pękających z dumy dziewcząt z obnażonymi ramionami przystrojonych w białe batysty i muśliny i obwieszonych biżuterią po prababci Resztę sali wypełniała dziatwa, występująca tylko w charakterze widzów Rozpoczęły się uroczyste popisy Maleńki chłopczyk z cielęcym wyrazem twarzy deklamował wierszyk Wybaczcie proszę, że mały chłopczyna tak śmiało sobie tu dzisiaj poczyna i tak dalej Akompaniował sobie przy tym kurczowymi, spazmatycznymi gestami jakby był trochę zepsutą maszyną w śmiertelnych potach szczęśliwie dobrnął do końca wierszyka. Otrzymał rzęsiste oklaski, ukłonił się jak automat i zszedł ze sceny. Maleńka, okropnie zawstydzona dziewczynka wymamrotała pod nosem. Marysia mała, baranka miała i tak dalej. Zrobiła żałosny dyk, otrzymała swoją porcję oklasków i usiadła czerwona i szczęśliwa. Potem wystąpił Tomek Sawyer. Dumny i pewny siebie, gestykulując jak opętany, grzmiącym głosem rozpoczął nieśmiertelną odę. O daj mi wolność lub śmierć daj. Po tym wspaniałym początku urwał nagle w pół słowa. Chwyciła go potworna trema. Kolana zaczęły się pod nim trząść. W gardle stanęła mu jakaś klucha, zatkało go zupełnie. Sympatia widzów była po jego stronie, ale sala milczała. A to było już najgorsze ze wszystkiego. Nauczyciel zmarszczył brwi i to dopełniło reszty. Tomek walczył jeszcze, ale z mizernym skutkiem. Wreszcie zszedł z estrady, sromotnie pobity. Rozległy się rzadkie oklaski, które szybko zamarły. Teraz nastąpiły chłopiec stał na płonącym pokładzie, złamana moc asyryjska i inne perełki deklamatorskie. Potem przyszły popisy w czytaniu i zawody ortograficzne. Nieliczna klasa łacińska recytowała popisowo. Nadszedł punkt kulminacyjny wieczornego programu. Oryginalne wypracowania młodych dam. Jedna za drugą wychodziły na skraj estrady, chrząkały, podnosiły w górę manuskrypt obwiązany zalotną wstążką i zaczynały czytać pracowicie wydobywając uczucie i pilnie uważając na znaki przestankowe. Tematy były te same, jakie w podobnych okolicznościach opływały ich matki, babki i niewątpliwie wszystkie ich prababki do pokolenia pamiętającego wojny krzyżowe włącznie. Przyjaźń Wspomnienia minionych dni, religia w dziejach, kraina marzeń, korzyści kultury, formy rządów politycznych i ich porównanie, melancholia, miłość dziecka do rodziców, serdeczne życzenia i tak dalej. Nutą przewodnią tych utworów była z lubością rozdmuchiwana smętna zaduma. Dalej odznaczały się szczególnym zamiłowaniem do pięknych zwrotów. Tak jechały na utartych wyrażeniach i metaforach, że te nieszczęsne rumaki literackie padały z wyczerpania. Ostatnią wreszcie osobliwością i obrzydliwością każdego z tych wypracowań był nieunikniony, nadęty morał. Obojętnie, o czym była mowa, autorka tak długo pastwiła się nad tematem, aż doprowadziła go do wysoce budującego, cnotliwego i umoralniającego końca. Jest to chyba cecha charakterystyczna dla wszystkich młodych panien we wszystkich szkołach świata. Jako pierwszy został odczytany utwór pod tytułem Czy to jest życie? A oto krótki fragment tego dzieła. Z jakim rozkosznym wzruszeniem, z jakim drżącym zachwytem, wśród szarzyzny codziennego życia, wzdycha młode serce do radosnej swawoli. Niestrudzona wyobraźnia różowymi barwami maluje cudowne obrazy przyszłego szczęścia. Oczyma duszy ta żądna rozkoszy niewolnica światowych uciech, widzi siebie pośród zgiełku olśniewających przepychem zabaw. Podziwia i sama jest podziwiana. Jej wdzięczna postać. Otulona śnieżnobiałą, lekką jak puch suknią, wiruje w upojnym tańcu. Z całego tłumu ludzi to jej oczy błyszczą najjaśniej, to jej krok jest najwdzięczniejszy. Wśród takich rozkosznych marzeń szybko umyka czas, aż wreszcie nadchodzi upragniona godzina, kiedy dziewczę rzeczywiście wkracza w promienną krainę swych kolorowych snów. Jakimże baśniowym czarem owiana jest wszystko w jej olśnionych oczach? Każde nowe przeżycie wydaje jej się cudowniejszym od poprzedniego ale już wkrótce zaczyna pojmować że pod tą piękną powłoką kryje się pustka i nicość pochlebstwa które niegdyś słodko kołysały jej duszę teraz brzmią w jej uszach niemiłym zgrzytem prysnął czar sali balowej z nadszarpniętym zdrowiem zgorzkniała odwraca się od tego wszystkiego bo wie już że złudne ziemskie radości nie potrafią ukoić tęsknoty jej duszy i tak dalej, i tak dalej. Już podczas czytania po sali przebiegały szmery uznania i aprobaty, którym towarzyszyły ściszone okrzyki. Ach, jakie to cudowne, ach, jakie to wymowne, ach, jakie to prawdziwe i tak dalej. Kiedy zaś nadeszło zakończenie, przyprawione szczególnie wstrząsającym morałem, zagrzmiały entuzjastyczne oklaski. Potem podniosła się smukła dziewczyna, której melancholina twarz odznaczała się interesującą bladością, co niewątpliwie miało swe źródło w pigułkach i kłopotach z trawieniem. Odczytała poemat. Może wystarczy następująca próbka. Dziewczę z Mizurii żegna Alabamy. Żegnaj, Alabamo, ukochana, żegnaj mi. Odchodzę dziś w dalekie strony, tęsknę pędzić dni. Rozpacz wzbiera w sercu moim, ból rozsadza skronie. Gdy cię wspomnę, Alabamo, serce we mnie płonie. Znają mnie, ach, twoje lasy, ich wiosenny czar. I już widział mnie marzącą, talla puzy jar. Siadywałam nad jeziorem w kalinowym wianku. Podziwiałam blask aurory jaśniejącej o poranku. Nie, nie wstydzę się, że duszy rwie się żewny szloch. Nie rumienie się, że z oczu płyną łzy jak groch. Bo nieobcy kraj opuszczam, idąc w szarą dal. Bo mi żal jest szczęścia mego, bo mi domu żal. Ach, nieobcy kraj wyciska z mych piersi westchnienie. Ach, zostawiam Twoje miasta, ogrody i cienie. Alabamo, kiedy parki przetną moją nić, nawet wówczas ja o Tobie tylko będę śnić. Niewielu było takich, którzy wiedzieli coś o Aurorze i parkach, ale wszyscy uznali, groch łez za bardzo poetyczny, i poemat ogromnie się im podobał. Następnie pojawiła się na estradzie smagła, czarnooka i czarnowłosa panna. Zrobiła efektowną pauzę, przybrała tragiczny wyraz twarzy i zaczęła czytać miarowym, uroczystym głosem. Wizja. Była to ciemna i burzliwa noc. Na wysokim sklepieniu niebieskim nie migotała ani jedna gwiazda. Głuche odgłosy, huczących grzmotów, bezustannie drżały w uszach, a straszne błyskawice gniewnie rozjaśniały mrok i zdawały się szydzić z naszego sławnego Franklina, który chciał je ujarzmić. Porywiste wichry opuściły swoje tajemnicze przybytki i szalały wokół, jakby swoim dzikim udziałem chciały spotęgować grozę widowiska. W taką godzinę, tak ciemną i przerażającą, cała moja dusza wzdychała do ludzkiego współczucia. Gdy wtem stanęła przy mym boku gwiazda powierniczka. Radość, szczęście, pociecha duszy mej siostrzyczka. Spłynęła jak jedna z owych świetlanych postaci, które w wyobraźni romantycznej młodzieży przebywają w słonecznych ogrodach Edenu, królowa piękności, niepotrzebująca ozdób, bo okryta szatą swej nieziemskiej urody i czaru. Wstąpała lekko i bezszelestnie. Gdyby nie jakieś tajemnicze drżenie, którym mnie przejęło jej uduchowione dotknięcie, przeszłaby koło mnie niepostrzeżenie, zwiewna i ulotna, jak wszystko co piękne i nieuchwytne. Dziwny smutek zdobił jej oblicze, niczym lodowe łzy na szacie grudnia, gdy wskazała mi walczące żywioły i powiedziała, bym przyjrzała się dwóm istotom. Te koszmary nocne zajmowały dziesięć stron rękopisu i kończyły się morałem tak bezlitośnie zabijającym wszelkie nadziei tych, którzy by się odważyli nie być prawowitymi synami kościoła, że praca otrzymała pierwszą nagrodę i została uznana za największy sukces tego wieczoru. Burmistrz, wręczając autorce nagrodę. Wygłosił płomienne przemówienie, w którym stwierdził, że był to najbardziej wymowny utwór, jaki słyszał w swoim życiu i że nawet wielki Daniel Webster byłby z niego dumny. Trzeba wspomnieć, że jak zwykle najwięcej było wypracowań, w których wyraz cudowny oraz określenie przeżyć ludzkich jako stronicy w Księdze Żywota stanowiły główną atrakcję utworu. Nauczyciel, którego łaskawość doszła już niemal do szczytu, odsunął krzesło, odwrócił się plecami do publiczności i zaczął na tablicy rysować mapę Ameryki, aby przystąpić do egzaminu z geografii. Ale ręka drżała mu niepewnie. Ameryka przybrała dziwne kształty i stłumiony chichot przeleciał po sali. Wiedział, co to znaczy. Starł tablicę, zebrał się w sobie i ponownie przystąpił do rysowania. Tym razem poszło jeszcze gorzej. Chichot rósł. Nauczyciel skupił wszystkie swoje siły, aby nie dać się zbić z tropu. Czuł, że wszyscy patrzą na niego. Zdawało mu się, że jest już na dobrej drodze, że Ameryka zaczyna wyglądać tak, jak powinna, ale pomimo to śmiech najwyraźniej się wzmagał. I był powód po temu. Nad salą, na poddaszu, znajdowała się mała izdebka, która miała zamykany otwór w podłodze tuż nad głową nauczyciela. W tym właśnie otworze ukazał się kot, zawieszony na sznurku, i zaczął powoli zjeżdżać w dół. Pyszczek miał obwiązany szmatą, żeby nie miałczał. Po drodze wyginał się we wszystkie strony, usiłując zaczepić o coś pazury, ale chwytał tylko powietrze. Śmiechy stawały się coraz głośniejsze. Kot był już tylko o kilkanaście centymetrów od zajętej ważnymi sprawami głowy nauczyciela. Niżej, niżej, jeszcze trochę niżej i kot z rozpaczą uczepił się peruki. Wbił się w nią pazurami, po czym natychmiast wyjechał w górę, trzymając w łapach zdobycz wojenną. Cóż za wspaniały blask bił teraz od łysej głowy nauczyciela. Syn lakiernika pomalował mu ją na piękny, złoty kolor. Egzamin popisowy został przerwany. Chłopcy byli pomszczeni. Zaczęły się wakacje.